uznały, że część osób lada moment się pojawi jeszcze. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Krzysztof Skiwicz, jestem dyrektorem Departamentu Pożytku Publicznego. Byłem w poprzedniej kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego sekretarzem tej rady, ale obsługuje Departament Pożytku Publicznego, są tu moi współpracownicy. Witam Państwa w imieniu Pana Ministra Władysława Kośniaka-Kamysza, w imieniu Pana Ministra Jarosława Dudy, w poprzedniej kadencji współprzewodniczącego Rady Działalności Pożytku Publicznego na inauguracyjnym posiedzeniu Rady Działalności Pożytku Publicznego. Panowie ministrowie dotrą do nas, splot zdarzeń spowodował, że nie mogą być od początku. Ta uroczystość wręczenia nominacji na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego odbędzie się dzisiaj, nieco później. Dlatego też, witając Państwa bardzo serdecznie, chciałem zaproponować zmianę porządku obrad. Po pierwsze, chciałbym przypomnieć, że dzisiaj jest ważna konferencja poświęcona dialogowi obywatelskiemu w Ministerstwie Gospodarki pod Kopułą, gdzie praktycznie Rada będzie pełnić rolę takiego podmiotu słuchającego opinie wyrażane przez osoby, które wiele zrobiły dla rozwoju dialogu obywatelskiego, przez zaproszonych gości. I w takiej konwencji World Cafe będziemy próbować opracować rekomendacje dialogu obywatelskiego w kontekście jego instytucjonalizacji, być może korzystając z inspiracji Rady Dialogu Obywatelskiego Społecznego oraz bardzo ważnego ciała, jakim jest Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. Więc to nas czeka od 12:00. Tam też odbędzie obecny Pan Minister i dlatego też zmieniając porządek, proponując zmianę porządku obrad, chciałem, proszę Państwa, aby nastąpiła w pierwszej fazie praca w części pozarządowej prowadząca do wyboru współprzewodniczącego Rady Działalności Pożytku Publicznego. W drugiej kolejności będzie wskazanie przez stronę publiczną na współprzewodniczącego Rady Działalności Pożytku Publicznego ze strony sektora publicznego. No a potem chciałbym, abyśmy po tej uroczystości wręczenia nominacji umówili się na spotkanie pierwsze już merytoryczne, gdzie między innymi omówilibyśmy regulamin Rady Działalności Pożytku Publicznego, bo dziś nie ma czasu na wypełnienie dyskusją i ustaleniami co do merytorycznej strony funkcjonowania Rady, a więc jej regulaminu. Więc mam taką propozycję i prośbę w imieniu Pana Ministra, aby czekając na Pana Ministra około wpół do 11, jednego i drugiego, żeby strona pozarządowa dokonała wyboru współprzewodniczącego. I następnie po nominacji będzie wybór, wskazanie współprzewodniczącego Rady Działalności Pożytku Publicznego ze strony publicznej i wówczas będzie tylko do tego, aby znaleźć czas na spotkanie pierwsze merytoryczne Rady Działalności Pożytku Publicznego, gdzie wiodącym punktem będzie oczywiście regulamin, ale kto wie, czy już Państwo nie będziecie mieli propozycji, to w programie powinniśmy zawrzeć co do tego, aby dokonać pewnej inwentaryzacji spraw, które w pierwszej kolejności Rada powinna się zająć. To są ustalenia, które poczyniłem wczoraj z Panem Ministrem Władysławem Kośniakiem-Kamyszem i on prosił, aby te propozycje potraktować jako sugestie ze strony administracji rządowej, Ministra Pracy i Polityki Społecznej co do procedowania. Czy Państwo macie jakieś uwagi bądź propozycje, które by uzupełniły? Bardzo proszę Pana Ksiądz Dyrektor Słowik. Myślę, że propozycja właśnie przesunięcia jest jak najbardziej słuszna, ale sugerowałbym, zanim reaguje konstruktywnie i myślę, że formuła, w jakiej ta prezentacja powinna nastąpić, powinna być poprzez autoprezentację. Będzie to zręcznie i tak bym zaproponował. Czy Państwo zgadzacie się, aby autoprezentacja członków Rady Działalności Pożytku Publicznego nastąpiła? Ja mogę oczywiście w kolejności wskazywać osoby, które tej autoprezentacji powinny dokonać. Czy taka konwencja Państwu odpowiada? Tak, to po prostu robić, tak? Dobrze, to ja tak nie będę odczytywał. Członków Rady bardzo Działalności Pożytku Publicznego proszę o autoprezentację. Pozostałe osoby krótko tylko o powodzie właściwej instytucji, które reprezentują poza byciem członkiem Rady, proszę o prezentację. Proszę bardzo. I wciśnijmy, proszę Państwa. Agnieszka Kopulska, Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ja jestem w zastępstwie za panem ministra Tadeusza Słowackiego, który jest dzisiaj na urlopie. I bardzo przepraszam, że nie mógł brać udziału. Jestem pracownikiem Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych. Właściwie tyle. W ramach autoprezentacji. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, Marek Borowski, Federacja Polskich Banków Żywności i Banki Żywności w Polsce, ale również szereg innych organizacji zajmujących się sektorem społecznym, czyli WRZOS, Federacja Organizacji Socjalnych Polska, Fundacja Stypendialna i byłem członkiem trzeciej kadencji tej ostatniej rady, byłem członkiem rady, natomiast wróciłem do tego składu. Mam nadzieję, że moje doświadczenie pozwoli wnieść sporo w pracę Rady. Dziękuję. Witam serdecznie, nazywam się Anna Grygierek, jestem członkiem Zarządu Związku Gmin Wiejskich. Pełnię trzecią kadencję funkcję burmistrza, wcześniej byłam radną Rady Powiatu i zajmowałam się również sprawami społecznymi. Dziękuję bardzo. Stanisław Słowik. Ksiądz Stanisław Słowik, dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej, również członek Zarządu Głównego Towarzystwa Pomocy Świętego Brata Alberta i jeszcze kilka innych stowarzyszeń, natomiast w Radzie Pożytku od po raz piąty. Krzysztof Balon, ja też należę do ekipy weteranów i moja przygoda z Radą zaczęła się jeszcze przed ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Mieliśmy wtedy taki zespół, jeśli dobrze pamiętam, 12-osobowy, wyłoniony przez sektor obywatelski do pracy nad tą ustawą i w związku z tym ja przypominam sobie, jak wtedy u pana prezydenta Kwaśniewskiego była ta ustawa uroczyście podpisywana w 2003 roku. Byłem również członkiem nie wszystkich kadencji, nie jestem aż takim weteranem jak ksiądz Słowik, ale kilku z tych poprzednich kadencji. W poprzedniej kadencji pełniłem funkcję współprzewodniczącego Rady ze strony pozarządowej. Moja organizacja to Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, w skrócie WRZOS. WRZOS ma obecnie ponad 800 organizacji członkowskich i główną troską jest rozwój trzeciego sektora oparty o jego finansową i gospodarczą stabilizację, ale nie poprzez głównie korzystanie z funduszy zewnętrznych, tylko poprzez udział trzeciego sektora w świadczeniu usług społecznych, usług użyteczności publicznej. Może tyle, jestem tam przewodniczącym Rady Programowej we WRZOS. Dziękuję. Bardzo bogactwo rzeczywistości Państwa wszystkich powoduje, że możemy mieć kłopot z dotrzymaniem terminu, więc prosiłbym o syntetyczne przedstawienie się. Dziękuję. Bardzo przepraszam. Małgorzata Świlica, jestem naczelnikiem Związku Harcerstwa Polskiego. Tak? Prosiła pani naczelnik? Okej, dziękuję bardzo. Próbuję przebić. Nazywam się Miżejewski. Zgłaszany jestem przez Związek Akcyjnych Spółdzielni Socjalnych. Poprzednio byłem członkiem Postaram się nie przebijać, ale powiedzieć najważniejsze informacje o sobie. Nazywam się Dorota Piechowicz-Litoń i reprezentuję Polskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, członek sieci SPLOT. Jestem też związana z organizacjami, zwłaszcza socjalnymi w województwie opolskim, wcześniej z Opolskim Forum Organizacji Socjalnych. W tym roku udało mi się obronić doktorat również w tym temacie i jestem członkinią dwóch opolskich rad. Opolskiej Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, tam pełnię funkcję przewodniczącej, i wojewódzkiej, tam pełnię funkcję sekretarza. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, Karolina Puczkowska, tutaj Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok. Na co dzień pracuję w środku wspierania organizacji pozarządowych w Białymstoku, więc także sieć SPLOT. Prowadzę pierwszą kadencję, natomiast mam doświadczenie w pracy w komitetach monitorujących. Andrzej Nowicki, Związek Powiatów Polskich, starosta powiatu bliskiego od 10 lat. Jeszcze poproszę w tym rzędzie pana Piotra, ponieważ Dziękuję bardzo. Piotr Frączak, wydelegowany przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych. Pan Dremek, Instytut Edukacji Społecznej, Dolnośląska Rada do Spraw Młodzieży. Aneta Stachowicz, Departament Pożytku Publicznego. Magda Dobra-Morska-Wit, Telesportal Organizacji Pozarządowych NGOPR. Angelika Wardęga, jestem naczelnikiem w Departamencie Pożytku Publicznego. Dzień dobry Państwu, Piotr Choroś, zastępca dyrektora Departamentu Pożytku Publicznego. Dziękuję. Zdzisław Szkutnik, Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związku Organizacji Pozarządowych. Byłem związany przez życie zawodowe właściwie całe z wieloma uczelniami, Uniwersytetem Adama Mickiewicza i Wyższą Szkołą Umiejętności Społecznych. Udzielałem się i w radach osiedla, w ruchu działkowym. Teraz w Miejskiej Radzie Seniorów zacząłem bywać w Obywatelskim Parlamencie Seniorów. No i teraz tutaj trafiłem. Ewa Mańkiewicz-Cudny, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Naczelna Organizacja Techniczna. 39 stowarzyszeń naukowo-technicznych, ponad 110 000 członków. Jesteśmy również członkiem OFOP-u. Nasza federacja miała reprezentantów, to akurat nie byłam ja, ale byli reprezentanci w Radzie. Oprócz tego jestem w Radzie Programowej Kongresu Kobiet i też uczestniczyłam w pracach komitetów monitorujących. Jestem też redaktorem naczelnym czasopisma Przegląd Techniczny, najstarszego w Europie, 150 lat w przyszłym roku. Dziękuję. Dzień dobry Państwu, Dariusz Tuszyński, Związek Młodzieży Wiejskiej. Jestem prezesem Związku Młodzieży Wiejskiej od 3 lat. Obecnie zasiadam również w Komitecie Monitorującym do Spraw PROW. Tworzymy również Polską Radę Organizacji Młodzieżowej i dużą uwagę poświęcamy na społeczeństwo obywatelskie i na wsparcie ekonomii społecznej, tworząc obecnie OWES, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie lubelskim. Dzień dobry Państwu, nazywam się Lucyna Bogusz, reprezentuję Ministerstwo Gospodarki, byłam członkiem 4. kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego. Piotr Drygała, Związek Miast Polskich, na co dzień Dobrowa Górnicza, wcześniej związany z OFOP-em. Dziękuję. Dzień dobry, Piotr Choroś, Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich, też związek także. Na co dzień pracuję w Urzędzie Miasta Lublin, gdzie kieruję działem odpowiedzialnym za kontakty z organizacjami pozarządowymi. To jest od 2010 roku, wcześniej przez 12 lat pracowałem w organizacjach pozarządowych. Witold Zekrzewski, Fundacja Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Radioamatorskich. Marta Szymankowska, Departament Pożytku Publicznego. Marta to nasza gwiazda, która będzie na pierwszym froncie we współpracy z Państwem. Musimy zapamiętać, jak wygląda teraz, jak będzie wyglądać po roku współpracy. Szanowni Państwo, mam teraz gorącą prośbę, abyśmy właśnie przeszli do tego drugiego, dziękuję Państwu za prezentację, do tego drugiego ważnego punktu, o którym wspomniałem, po propozycji przesunięcia, więc wyboru współprzewodniczącego w ramach wewnętrznej procedury przedstawicieli sektora pozarządowego. I mam, jeśli Państwo zgadzacie się na to procedowanie, to mam taką gorącą prośbę, aby to wydarzenie nastąpiło w sali 103, to jest obok. Wszystko jest przygotowane, możecie Państwo tam się spotkać, czy dokonać wyboru współprzewodniczącego, a my będziemy czekać na biały bądź czarny dym. Tu, no jesteście Państwo w mniej przygranej sytuacji, bo tu zostaje katering, ale być może to wpłynie na dynamikę Państwa działań. Czy jest zgoda na takie procedowanie? Jeśli tak, to zapraszam Państwa do sali 103, to jest po prawej stronie. O, Marta będzie, jeśli Pani Marta będzie Państwu potrzebna do tych techniczno-organizacyjnych kwestii, to może zostać. Bardzo proszę. Przecież miała minister wyszedł. No to już poprosi Pan wtedy. Poprosi Pan na korytarzu. Może poczekam, aż wszyscy wejdą, żeby tak... Proces będzie regulował Pan wreszcie? W związku z takim sensacyjnym zmianą. Kośniak-Kamysza, bardzo dziękuję Panie Ministrze za przyjęcie, tak zresztą zapowiedziana była Państwa Pana obecność. Natomiast teraz no, myślę, że oczywiście poprosimy zwiększenia nominacji na członków Rady Działalności Publicznego. Pan Minister Duda powiedział 8 minut temu, że będzie za 10 minut, czyli pewnie zabrał mu wyjść, ale też nie wiem, czy czekamy, czy... To pewnie rozpoczniemy. Rozpoczniemy pewno w trakcie. Tutaj Biuro Promocji proponowało, żeby coś tam wewnątrz odbyło, a ja będę... Zanim, Szanowni Państwo, przejdziemy do wręczenia nominacji, których serdecznie gratuluję i dziękuję za zgłoszenie, za przyjęcie tego zaproszenia do pracy w Radzie Działalności Pożytku Publicznego. Wielu z Państwa jest już bardzo doświadczonymi osobami w tej działalności, zarówno ze strony pozarządowej, jak i ze strony administracji publicznej, samorządowej i rządowej. To dobrze wróży na rzecz działalności tej Rady i sprawności jej działania. Mamy to doświadczenie już wielu, wielu lat współpracy. Ale wyzwania przed nami nowe. Najważniejsze to wzmocnienie pozycji dialogu obywatelskiego. Dzisiaj chcieliśmy wspólnie z Ministerstwem Gospodarki, z Radą Programową Forum Dialogu Obywatelskiego połączyć to wydarzenie, jakim jest wręczenie nominacji dla Państwa, rozpoczęcie, inaugurację działania Rady Pożytku Publicznego. Chcieliśmy połączyć z dużym wydarzeniem, jakim jest dyskusja, spotkanie warsztatowe na temat dialogu obywatelskiego. Bo chciałbym, żeby to była ostatnia kadencja tej Rady w historii Polski, żeby później już była Rada Dialogu Obywatelskiego. To jest, myślę, nasze wspólne życzenie, żeby podnieść nie tylko rangę, ale możliwości wpływania na bieg wydarzeń w Polsce, na partycypację społeczną, na rozwój inicjatyw obywatelskich. To jest wielkie wyzwanie i ono będzie wymagać od nas wszystkich skrupulatności, intensywnej pracy. Do tego bardzo zachęcam, do poważnego traktowania tego wyzwania, bardzo poważnego traktowania tego wyzwania. Musi ono być oczywiście wydyskutowane, mieć swój obraz na poziomie krajowym, ale też musi mieć swoją mocną tożsamość regionalną. Ale o tym szerzej za kilka godzin w Ministerstwie Gospodarki. Ze swej strony razem z panem ministrem Dudą, który dotarł, który od wielu, wielu lat jest współprzewodniczącym Rady Działalności Pożytku Publicznego i z naszej strony z tych ustaleń pomiędzy tą stroną publiczną, administracji publicznej, ta rekomendacja jest dalej podtrzymana dla pana ministra Dudy na współprzewodniczenie. Wiem, że państwo też dokonaliście wyboru, ale o tą informację będę prosił właśnie stronę sektorową, bo warto z takim dobrym impetem rozpocząć tę pracę, wybrać zespoły. To jest specyficzna narada, ponieważ z jednej strony jest ciałem doradczym, opiniotwórczym dla ministra pracy i polityki społecznej, ale jej zakres wykracza poza mury tego resortu, wykracza poza działania związane tylko i wyłącznie z pożytkiem publicznym. Ona jest moim zdaniem radą, która powinna, i tak było w wielu miejscach w historii, opiniować projekty dotyczące różnej aktywności społecznej, obywatelskiej, ale i gospodarczej, jak również relacji pokoleniowych czy międzypokoleniowych w Polsce. Szanowni Państwo, ta rada też ma inny kształt niż poprzednie. Inne są proporcje. Jest 14 osób powołanych z sektora, będzie jeszcze więcej i to jest bardzo dobry krok, żeby był tu w przewadze głos instytucji, osób związanych z aktywnością społeczną, z aktywnością pozarządową. Dlatego ogromnie się cieszę, że inaugurujemy to posiedzenie, niezależnie od tego, co się będzie działo za kilka dni, jakie będą wyniki różnych decyzji, to jesteśmy wspólnie zobowiązani do takiej dynamicznej pracy, na rzecz wzmocnienia dialogu obywatelskiego w Polsce. Dobre zmiany, które dokonały się w tej kadencji, wchodzą w życie, część już w tym momencie, część z początkiem nowego roku. My przygotowujemy rozporządzenia, które też będziemy chcieli już bardzo szybko z Państwem procedować, na przykład o reklamie, o promocji organizacji pozarządowych, organizacji pożytku publicznego korzystających z wsparcia w ramach 1%. Dlatego proszę o tą intensywną pracę. Jeszcze raz wszystkim serdecznie gratuluję i proszę o przyjęcie nominacji. Dziękuję bardzo. Czyli przechodzę. Bardzo proszę Panie Ministrze, tak ustaliliśmy, że na tej części. Pan Krzysztof Balon. Może dowiemy się przy okazji, Panie, czy kto jest współprzewodniczącym. To pan Szkutnik mówił, że bardzo chętnie mogę to zrobić. Proszę Państwa, to było 10 bardzo konstruktywnych minut i w wyniku wyboru został współprzewodniczący pan Krzysztof Balon. O, Panie Ministrze, Pani Lucyna Bogusz. Dziękuję. Pan Marek Borowski. Pan Piotr Choroś. pan Paweł Dębek. Dziękuję. Pan Piotr Drygała. Uwaga, pan Jarosław Duda. Dziękuję. Pan Piotr Frączak. Dziękuję bardzo. Pani Anna Grygierek. Dziękuję bardzo. Pani Ewa Mankiewicz-Cudny. Pan Marek Mazur. Pan Cezary Miżejewski. Dziękuję. Pan Andrzej Nowicki. Dziękuję. Pan Paweł Orłowski. Nie widzę pana ministra, więc... Pani Dorota Piechowicz-Litoń. Dziękuję bardzo. Pani Karolina Puczkowska. Pani Małgorzata Świlica. Dziękuję. Pan Tadeusz Sławecki. Ja rozumiem, że w zastępstwie, tak? Bardzo proszę, tak. Ksiądz Stanisław Słowik. Dziękuję. Pan Dariusz Tuszyński. Pan Zdzisław Szkutnik. Dziękuję. Pani Teresa Ciszbierek. Rozumiem, że obecna. Pan pisarz Andrzej Wyrobiec, też nieobecny, przekażemy. I pan Witold Zakrzewski. Z okazji, proszę Państwa, chcę odnotować tak wysokiej frekwencji, aby inauguracyjne posiedzenie było zaledwie do następnego. Panie Ministrze, tak, właściwie kończy nam się dlatego, że jeśli chodzi o regulamin Rady i dyskusję nad nim, to przełożylibyśmy na część merytoryczną, tym bardziej, że są uwagi pewne i nie zdążymy tak o 12. Jest tam rejestracja jest wcześniej, bo punkt 12 się zaczyna konferencja, ważna konferencja, jak Państwo wspomniał, więc byłoby dobrze zarejestrować się i nie spóźniając uczestniczyć w całości do 16 tego przedsięwzięcia. Czy mamy na czas na takie ekspoze współprzewodniczących? Bo już autoprezentacja była prawdopodobnie nieobecna pana ministra, ale dokonaliśmy tej autoprezentacji. Bardzo dziękuję panie ministrze, panie współprzewodniczący, szanowni państwo. Gratuluję bardzo serdecznie wszystkim, którzy dzisiaj odebrali powołania na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego. Razem z księdzem Stanisławem, tu maja czwarta, a księdza Stanisława piąta nominacja. Ale to świadczy o pewnym stabilnym, trwałym i takim odpowiedzialnym, obojętnie jaka jest formacja, czy formacje rządzące, że jednak Rada się tutaj rządzi swoimi dobrymi prawami i to, co jest kluczowe, że są to, i jestem o tym przekonany, przez pryzmat swojej obecności w tym ministerstwie ośmioletniej, a i wcześniej osoby, które są znaczące dla środowiska organizacji pozarządowej, dlatego tym bardziej Państwu chciałem pogratulować. Tak jak Pan Minister powiedział, w zależności od tego, jakie będzie rozstrzygnięcie w takim czasie i kalendarzu, to Państwa obecność tutaj gwarantuje rozwój sektora pozarządowego i zachowanie standardów. Ja chciałem bardzo podziękować tym, którzy już byli ze mną w tej Radzie, nowym członkom życzyć, aby te kolejne lata były dla Państwa również rozwijające. Ja się tutaj nauczyłem od Państwa bardzo, bardzo dużo, to co chciałem jeszcze raz podziękować wszystkim członkom powodzenia, wytrwałości, Panu Współprzewodniczącemu, dobrego Współprzewodniczącego, obojętnie kto nim będzie ze strony rządowo-samorządowej, abyśmy mogli dalej sektor pozarządowy i w ramach Rady Działalności Pożytku Publicznego budować dialog obywatelski, bo to jest nasza podstawowa misja. Jeszcze raz najlepsze życzenia. Dziękuję bardzo. No cóż, ja już jestem rzeczywiście po wyborach i to jest ta różnica, ale nie ukrywam, że życzę Panu Współprzewodniczącemu, żeby nim pozostał, jeżeli będzie taka jego wola i jeśli taka będzie możliwość. I jak jestem już w tej sprawie, to zacznę w swoim wypowiedzi niezwykle niedyplomatycznie i powiedziałbym, może i proszę mi to wybaczyć, jeśli się odniosę do czegoś na początek, co nie dotyczy strony pozarządowej, tylko dotyczy naszego dialogu. No bo, tak jak Pan Minister zauważył, powinniśmy po raz jeśli ostatni powinna być powoływana taka rada, jeżeli te plany się zrealizują, no, mam wielką nadzieję, że tak będzie. I tutaj chcę powiedzieć tak, że myśmy w poprzedniej kadencji Rady podjęli łącznie 89 uchwał o charakterze merytorycznym, nie dotyczących spraw personalnych, czy regulaminowych, czy porządkowych. I na te 89 uchwał otrzymaliśmy 23 odpowiedzi ze strony rządu. Jakkolwiek nie wszystkie te uchwały wymagały odpowiedzi. To jest oczywiste, to nie jest taka proporcja, ale wydaje się, to by trzeba było przeanalizować, że ta ilość odpowiedzi mogłaby być trochę większa. Tu jest oczywiście pytanie, na ile nasze uchwały są interesujące. Dlatego, że odpowiada się na coś, co ma jakiś, co jest tak skonstruowane i tak dobre, żeby warto było po prostu na to odpowiadać. To nie był zarzut, tylko to jest jakaś taka refleksja na temat również naszych jakby własnych uchwał. Druga uwaga, i też przepraszam, ja już nie będę tego nigdy robił, ale wykorzystam tą okazję, dotyczy współpracy z przedstawicielami samorządu terytorialnego. Ona jest fantastyczna na poziomie dyskusji naszej i na poziomie konstruowania wspólnych stanowisk. To w ogóle bez zarzutu. W niektórych przypadkach natomiast czasem się miało wrażenie, że jakby wyniki tej dyskusji nie przedostają się później poprzez zrzeszenia samorządu terytorialnego do wszystkich samorządów terytorialnych. Tak to mówię. I to nie jest, po raz kolejny nie jest to zarzut, ale to jest też refleksja, co i czy można by zrobić, żeby ten stan rzeczy zmienić. To znaczy na przykład, żeby wprowadzać takie mechanizmy, żeby w gremiach zrzeszeń samorządu terytorialnego uchwały Rady były prezentowane, dyskutowane. Podkreślam jeszcze raz, do tego jest potrzebna ich wysoka jakość, bo inaczej to oczywiście nie będzie dyskutował nad oczywistymi rzeczami albo nad... Ale to jest pytanie o taki kanał informacyjny. No i teraz już zupełnie, że tak powiem, swobodnie co do naszego sektora. Nasz sektor w Polsce w porównaniu do wszystkich innych państw, które mają za sobą okres panowania komunistycznego, rozwija się absolutnie fantastycznie. I to, chcę powiedzieć, ja mam pewien ogląd tej sytuacji, ponieważ jestem również członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i tam mamy koleżanki i kolegów z różnych innych krajów i to nie są puste słowa, to co ja teraz mówię. Ja na przykład, tylko dla przykładu powiem, że na przykład ze Słowacji w EKS wszyscy trzej członkowie reprezentują instytucje naukowe i żaden nie reprezentuje żadnej organizacji społeczeństwa obywatelskiego. To tylko jako przykład, oczywiście to też nie musi o czymś tam od razu świadczyć, ale my naprawdę jesteśmy na czele tego procesu w Polsce i to powinniśmy o tym myśleć z dumą. Ale to nie zwalnia nas od odpowiedzi na, moim zdaniem, przynajmniej dwa kłopotliwe pytania trochę dla nas. Jedno jest takie, jakie są nasze gospodarcze czy finansowe podstawy czy baza tego sektora. Bo Państwo przecież wszyscy wiecie, tutaj jak tu jesteśmy na tej sali, że ten sektor w dużej mierze korzysta z europejskich funduszy strukturalnych. Oczywiście nie wszystkie organizacje, ale jest wiele organizacji, dla których to jest właściwie główne źródło finansowania. I to już nie chodzi nawet o to, że te fundusze się kiedyś nam skończą. Oczywiście się skończą, bo będą w mniejszym wymiarze. Tylko mi chodzi bardziej o to, że jeżeli to robimy, to musimy jasno i wyraźnie pokazać, jaki jest nasz własny wkład do tego wszystkiego. To oczywiście może być wolontariat, czy jakby cokolwiek innego, ale my nigdy nie powinniśmy tak stawiać sprawy, że nam się należy 100% funduszy, że w ogóle żadnych udziałów własnych, że to jest po prostu jak organizacja pozarządowa, to 100%, bo to jest moje osobiste zdanie. Nawet jeżeli są sytuacje, w których jest to uzasadnione, bo chodzi na przykład o realizację usług publicznych przy pomocy tych funduszy, to wtedy jest to jak najbardziej uzasadnione, tylko forma prezentacji tego w opinii publicznej taka, że my się domagamy tego, no niekoniecznie moim zdaniem rozmnaża sprzymierzeńców. Tak? Druga sprawa znacznie ważniejsza jest taka, co może nasz sektor wnieść do dialogu obywatelskiego. Moim zdaniem przede wszystkim głęboką, specjalistyczną wiedzę, informacje. To jest to, czego zazwyczaj brakuje po drugiej stronie, po stronie polityki czy administracji. Nie zawsze, ale często brakuje. Dlatego nie z powodów takich, że ja jestem akurat z organizacji federacyjnej, ale dlatego bardzo ważne są organizacje o charakterze tak zwanym członkowskim, to znaczy zrzeszające bardzo wielu członków, takie organizacje, które zrzeszają inne organizacje, ponieważ w ramach, w szczególności w ramach tych dwóch form oraz w ramach think tanków oczywiście też, które to powinny w tym współdziałać, no udaje się taką informację produkować i świadczy trzeci sektor, ja już kończę, bo rozumiem, że nam się tak, świadczy trzeci sektor powinien tak postępować, żeby zasilać rząd, z którym powinien współpracować taką informacją, ale też zasilać opozycję w parlamencie tą informacją i pomagać tym obu stronom w tym starciu politycznym rządowi i opozycji, pomagać wypracowywać możliwie optymalne rozwiązania w oparciu o wiedzę i informację, a nie w oparciu przepraszam bardzo, że tak wprost powiem, nie w oparciu o widzimisię poszczególnych posłanek i posłów czy senatorów, albo w oparciu o głośny czy hałaśliwy lobbying, ale organizowany nie wiadomo dokładnie w czyim imieniu. Bo mieliśmy do czynienia z różnymi sytuacjami, typ 1, typ 2, które tu wymieniłem. Ale to wymaga wysiłku oczywiście z naszej strony. I teraz ja chciałem też, żeby to chciałem powiedzieć Państwu ze strony publicznej. Strona pozarządowa w Radzie nie jest reprezentacją wybraną trzeciego sektora, o czym Państwo najlepiej wiecie i my sami też. W związku z tym my w części pozarządowej sektora pojęliśmy z tymi organizacjami, które ten sektor najbardziej reprezentują, jak najbardziej ściśle współpracować i to zresztą próbowaliśmy to robić w poprzedniej kadencji, ale to moim zdaniem powinniśmy tą współpracę jeszcze bardziej zintensyfikować. To był taki wniosek praktyczny, ponieważ nawet jak my nie jesteśmy tą reprezentacją, to jednak jesteśmy jedyną taką grupą, którą można potraktować jako w miarę reprezentatywną dla sektora. Nie mamy tak naprawdę w trzecim sektorze, są oczywiście, jest Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, która jest w dużej mierze moim zdaniem reprezentatywna dla sektora, ale nie w 100%. I różne inne federacje, ale my powinniśmy próbować jak w soczewce skupiać te różne trendy i pomysły. Dobrze, tyle z mojej strony, dziękuję. I życzę, co mam zrobić? Ale właśnie, przepraszam, jeżeli nie, bo może jeszcze, może to jest, oczywiście raz Panie Dyrektorze, powinniśmy ustalić pewnie termin posiedzenia roboczego, ale też chciałem zapytać, czy z Państwa by się ktoś chciał łączyć może do tej dyskusji, bo ja rozumiem, że to nie tak na oko mielibyśmy z 15 minut mniej więcej jeszcze do dyspozycji. Bardzo proszę. Czy jeżeli można? Ja oczywiście nie chcę zaczynać dyskusji merytorycznej, bo rozumiem, kwestia wkładów własnych to jest temat, który na pewno powinniśmy podjąć i dobrze ją rozważyć. Ja chcę tylko powiedzieć o jednej rzeczy, która wydaje mi się bardzo pilna i zastanawiam się, czy nie można byłoby jej jakoś przyspieszyć. To znaczy z poprzedniej Rady wisi na Radzie jeszcze obowiązek wybrania 3 przedstawicieli do Komitetu Sterującego do Spraw Zdrowia. W tej chwili są przedstawiciele, m.in. ja jestem zastępczo w Komitecie Sterującym do Spraw Zdrowia, który jest podkomitetem Komitetu Umowy Partnerskiej. Ale na Radzie wisi ten obowiązek. W tej chwili podejmowane są ważne decyzje w tym komitecie i dobrze byłoby zacząć ten proces wymyślania dosyć szybko, trybu wyborów i wyborów dosyć szybko, bo rzeczywiście dobrze byłoby, żeby sektor miał już taką stałą reprezentację w tym komitecie. Dziękuję. Przepraszam, to znaczy, że chciałbyś, żebyśmy to dzisiaj zrobili, czy żebyśmy... Raczej myślałem, że być może moglibyśmy powołać jakąś małą grupę, która by ustalimy, rozumiem, dosyć prędko spotkanie, ale przygotuję już taką propozycję, żeby na spotkaniu najbliższym można byłoby ją przegłosować czy zrobić, żebyśmy mieli coś przygotowane. Słuchajcie, to Państwo to... Nie, to ja mam krótką propozycję w tej sprawie. Rozumiem, że Piotr Frączak był w takiej grupie, tak? I chciałem zapytać, kto by jeszcze, bo to jest sprawa dotycząca części pozarządowej, czy całej Rady? Tak, bo znaczy, to jest chyba Rada pisana. No tak, ale to mają być reprezentanci ze strony pozarządowej. To żeby może ktoś z członków ze strony pozarządowej, kto ma ochotę wziąć w tym udział, może po prostu poproszę o podniesienie ręki. Czarek, ty? Pan Miżejewski, ksiądz Słowik? Marek? Tak, dobrze. Dobrze, czy są jeszcze jacyś inni, że tak się wyrażą, chętni? Chodzi o małą grupę roboczą do spraw wyłonienia listy kandydatów w tej sprawie. Najpierw trybu wyboru i przedstawienia. Tak jest, oczywiście. Dziękuję. To mielibyśmy pan Cezary Miżejewski, pan Marek Borowski i Piotr Frączak, Piotrek, rozumiem, że ktoś przewodniczył, czy to ordynował, tak? I formalnie jest to zespół doraźny oczywiście, chociaż nie ma jeszcze regulaminu, ale pod warunkiem, że w regulaminie będą zespoły doraźne, to jest to zespół doraźny. Fajnie, dziękuję. Coś ponadto, oprócz terminów oczywiście, proszę bardzo. No właśnie, ja chciałem zwrócić uwagę, że wypadałoby dzisiaj, skoro jesteśmy w miarę w pełnej reprezentacji, ustalić jakiś harmonogram spotkań, przynajmniej najbliższego, a może i na początek przyszłego roku. No i też sugerowałbym, żeby wykorzystać jeszcze chwilę czasu i zaplanować jakąś agendę tego najbliższego spotkania, bo to są takie w miarę oczywiste rzeczy formalne, które no, niechybnie nas czekają. Ja rozumiem, że nikt nie ma sprzeciwu w tej sprawie i jakieś są propozycje co do terminu ze strony departamentu? Zacznę od tego. Propozycji nie znamy. Myślę, że tutaj współprzewodniczący powinni zaproponować Państwu termin, ale powinni się spotkać niebawem, tak? Żeby z panem regulaminu, co jest bardzo istotne, zająć się też w systemie konsultacji rozporządzeniami, tak? Czyli to jest też kolejne zadanie dla Rady Działalności Pożytku Publicznego. I nie pomyślano, może taki punkt umieścić, prawda, po głosie tej konferencji, żeby też rolę Rady określić w tym procesie budowania Rady Dialogu Obywatelskiego. To są trzy takie punkty, które można byłoby postawić na Radzie i spotkać się w dość nieodległym terminie, tak? Zadam inaczej to pytanie, kiedy najwcześniej z technicznego punktu widzenia jest możliwe posiedzenie Rady? Ze względu na przyszły tygodnie, tak? Dobrze. Czy ktoś z Państwa, czy możemy się umówić na, że tak powiem, na szybko na posiedzenie w przyszłym tygodniu? To jest przed wszystkimi świątymi tydzień. Proszę. Zaraz po wszystkich. Ja przepraszam, przerwa techniczna i muszę iść po swój kalendarz, przepraszam. Nie sugeruję, że Pan Przewodniczący będzie narzucał tego. Przyjąć do wiadomości, no co Państwo zaproponujecie? Muszę sprawdzić. Przyszły tydzień termin spotkania, a później będziemy ustalać sobie harmonogram. służywcza ministra Dudy, kanał zresztą, że pani dyrektor została być. Będzie w porządku. Tak? Pan szef mówi, że będzie w porządku, to jest wszystko jasne. Zatem spotykamy się 28 w przyszłym tygodniu, 28 o godzinie 12. Rozumiem, że sala będzie jeszcze podana i porządek dzienny będzie z pewnością obejmował wyniki dzisiejszej konferencji po pierwsze i rolę Rady Działalności Pożytku Publicznego w dalszym kształtowaniu dialogu, regulamin, rozporządzenia wykonawcze do zmian ustawy. Tak, rozporządzenia wykonawcze, dziękuję za podpowiedzenie Panie Ministrze, do zmiany ustawy, regulamin Rady, Piotr, ten temat, który Ty poruszyłeś i inne sprawy, możemy się umówić może tak, żebyście Państwo zechcieli swoje propozycje do porządku dziennego do Departamentu przesłać, ale bym bardzo prosił do jutra, do południa, do godziny 12 w południe. Dobrze, żeby można było ten program wcześniej ułożyć. Proszę bardzo. Dziękuję. Wobec powyższego, jeżeli nie ma z Państwa strony żadnych innych spraw różnych i chęci zabrania głosu, to widzimy się 28 października o godzinie 12. Wcześniej oczywiście na konferencji, mam nadzieję wszyscy. I przypominam o przedstawianiu, o deadline, o terminie przedstawiania propozycji porządku dziennego na następne posiedzenie i do jutra do godziny 12 w południe na adres Pani Marto, niech Pani sobie zmieni ten adres, bo Pani cały czas pisze pod tytułem rekrutacja rada, więc jakiś taki bardziej cywilny może Pani prowadzi. Po rekrutacji. Dziękuję bardzo. Wobec tego zamykam posiedzenie. Bardzo serdecznie Panu Ministrowi dziękuję za wkład do naszego posiedzenia.